Witam, z tej strony Kiopa, to 28 odcinek Kubła Energola. I w tym odcinku zajmę się czymś, co mógłbym tak naprawdę nazwać powrotem do korzeni. Albowiem odniesieniem w dzisiejszym odcinku będzie odcinek pierwszy. Tam powiedziałem, że tematyką tamtego odcinka będzie, że wszystkie energole są zero. Dzisiaj też tak będzie, tylko wcześniej to były monstery, a teraz to będą rockstary. Zrobiłem sobie duże zamówienie na 12 puszek na energetykach net, dlatego mam materiał na 4 odcinki, to jest jeden z nich. Skoro mam 3 tak naprawdę energole, które się nie różnią za bardzo od siebie, są zero, więc nie będzie tematyczny. Dlatego zacznijmy, po prostu zacznijmy. Rockstar Zero Carb. Tak to wygląda. To jest jedyny rockstar, który kupiłem w tym zamówieniu, który jest jeszcze ze starym designem, bo nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale muszę przyznać, że wygląda bardzo ładnie ta puszka. Ma 240 mg kofeiny i jest z USA. Generalnie energole mają 160 mg kofeiny, a ten ma więcej, więc może mi się przydać do ćwiczeń zaraz, bo za niedługo idę ćwiczyć. Tak jak mówię, to jest stary design i moim zdaniem jest ładny, no jednak jest taki oldschoolowy, że tak powiem. No i co? Może przejdę po prostu do tego, jak to smakuje. I muszę sobie to podważyć, także skip. Z tego co rozumiem, to jest w ogóle oryginalny smak, w sensie tego zwykłego Rockstara, tylko no bez niczego. I dosłownie, ma zero kalorii. Pierwszy raz się spotkałem z energolem, który jest dosłownie zero, że absolutnie nie ma nic. Także może wam to pokażę, jak to wygląda. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest koloru zwykłego Rockstara. Jest bardziej koloru chyba tego blueberry, wiecie? Tego nie jestem pewny, bo nie sprawdzałem osobiście. Sprawdźmy, kto będzie w zapachu, może będzie się różnić. No, powiem wam też, że jeśli chodzi o zapach, to bliżej jest blueberry niż w sensie no tego niebieskiego po prostu, wiecie, o którym pewnie mówię, niż tego zwykłego Rockstara. Zobaczmy, jak smakuje. Kurczę, ciekawe. I wiecie co? W smaku też jest podobnie. Powiedziałbym, że smakuje jak właśnie ten blueberry blueberry z granatem, w sensie jagodowo-granatowy. Jednakże no nie czuć tego, że smaka jak syrop, nie ma takiej konsystencji. Ma dużo gazów w sobie, muszę przyznać. I szybko jakby znika w ustach, ale no, myślę, że to jest cecha generalnie napojów zero. Ale wiecie co? Nie jest zły. Tak naprawdę trochę się obawiałem tego, że jak zobaczyłem, że jest zero, dosłownie, że jest zero, ale szczerze mówiąc, jest niezły. Muszę przyznać, że jest naprawdę git. No kurczę, powiem wam, że jestem zadowolony. Nie czuć nawet, że smakuje jakoś super sztucznie. Szczerze mówiąc, jestem pozytywnie zaskoczony. Więc jeśli chcecie sobie przetestować takiego Rockstarka z USA, chociaż jest dosyć drogi i nie wiem, czy jakby stosunek jakości do ceny jest aż tak, ale jeśli interesuje was absolutnie zero, że tak powiem, że jest jeszcze bardziej absolutely zero niż absolutely zero, spróbujcie sobie. To jest naprawdę ciekawa rzecz. I to w sumie tyle, co mogę powiedzieć na razie, także pora przejść do dwóch innych zero. No dobra, pora zatem na drugiego Rockstara w tym epizodzie i tym razem jest to Rockstar Pure Zero Silver Ice. I jeśli ktoś z was się orientował, były takie Rockstary z Cyberpunka i jednym właśnie z takich Rockstarów był właśnie ten. Także to jest tak naprawdę reskin tamtego smaku, tylko że tamta puszka kosztowała 60 zł. Jeśli miałbym to sprawdzić z polskiej dystrybucji, w sensie no, z energetyków net, bo też te puszki wszystkie są z energetyków net, a tak to ma po prostu puszkę taką nową. No nie wygląda aż tak fajnie jak tamta, ale smak jest podość ten sam, także tak to wygląda. Ma taki po prostu czarno-biały design i jest to o smaku grapefruita, a na energetykach net jest napisane grapefruit z cytryną. Pora spróbować. Właśnie prysnęło mi trochę tym Rockstarem na klawiaturę, mam nadzieję, że nic się nie stanie z tego powodu. Nie chciałbym jej zepsuć do końca. Okej, dobra, tak to się prezentuje. W sumie wygląda jak sok z grapefruita, jest taki mętny. Powiedziałbym w sumie, jeśli miałbym to porównać do jakiegoś innego energola, wygląda trochę jak Monster Mule, bo też był taki mętny. Pamiętajcie może? Dobra, jak w zapachu?
powiem wam tak, jakoś nie jestem specjalnie zaznajomiony z tym, jak pachnie grapefruit. Jakoś nie specjalnie przypadam za tym owocem, żeby go jeść, ale pachnie cytryną. Tak głównie, szczerze mówiąc, dla mnie. No, w sumie ma taki cytrusowy po prostu zapach, cytryna, ewentualnie pomarańcza. Czy pomarańcza pachnie podobnie do grapefruita? Jeśli tak, to mogę przyznać rację, no ale nieważne, próbujemy. Słodkie bardzo. W ogóle zapomniałem zwrócić uwagę na to, że tutaj poprzeczka jest podwyższona, ponieważ tu jest 20 kalorii względem tego zero karba, który miał absolutnie zero. Także tutaj jest aż o 20 za dużo, żeby, no, było śmiesznie. Ale co sądzę o tym smaku? Muszę przyznać, że tak naprawdę dla mnie smakuje po prostu jak cytrynka, tylko nie jest taka kwaśna. Jakoś grapefruita tutaj za bardzo nie wyczuwam, ale z drugiej strony zwróciliście może na to uwagę? Soki z grapefruita nie są jakieś specjalnie gorzkie, a sam owoc już trochę jest, nie? Więc kurczę, to jest ciekawa sprawa. No, ogólnie muszę przyznać, że jest naprawdę niezły. Chociaż szybko znika w ustach, tak jak w przypadku tego zero carba właśnie. I jakoś czuję się jakby przełka absolutnie nic. No ale to jest też taka typowa cecha napojów zero, więc no. I też jest słodki bardzo, ale nie idzie mi jakoś po zębach, także myślę, że tutaj mogę też dać taką plakietkę, że jest dobry, jest, no, smakuje mi po prostu. Także cieszę się, bo jak piłem większość niemieckich Rockstarów, to one były strasznie takie słodkie bardzo, ale z taką potężną ilością cukru typu 70 gramów plus, tutaj jest zero z Ameryki i są git, są naprawdę git do tej pory, także myślę, że tutaj mogę po prostu powiedzieć dobre, polecam i zostaje mi ostatni sugar free, także przejdźmy do jego recenzji. Pora zatem zająć się trzecim energolem w tym odcinku, trzecim zero Rockstarem, Rockstar Sugar Free. I z tego co czytałem na stronce, tym razem jest to znów zwykły Rockstar, tylko bez cukru. Chociaż poprzednim razem to był bardziej, powiedziałbym, mieszanka zwykłego Rockstara z tym blueberry, to może ten będzie faktycznie sugar free. I ten ma najwięcej z kalorii z tych zero Rockstarów, 25. Także, no, kurczę, dużo. Dobra, może nie będę przedłużał, śmiał się i tak dalej. Sprawdźmy, jak to się pije. Może będzie faktycznie dobry i będzie to pełen taki, powiedziałbym, odcinek pełen dobrych energetyków, no ale zobaczymy. Chociaż muszę przyznać, że ten wygląda no jak zwykły energol już, jak taki Red Bull czy każdy inny zwykły energetyk. Także no jest takiego właśnie kolorku, jak w zapachu. No, pachnie jak zwykły energetyk, tak dosłownie jak zwykły. Także myślę, że nie zaskoczę się tutaj za bardzo, no ale zobaczymy. Z drugiej strony muszę przyznać, że trochę się myliłem. Znaczy, niestety, smakuje jak zwykły energetyk, ale z drugiej strony ma pełnię smaku. Powiedziałbym, jeśli miałbym go porównać, to porównałbym go do Red Bulla tego Sugar Free. Także myślę, że nazwa naprawdę wskazuje. Może mają ten sam w ogóle słodzik. Tak, doczytałem się tutaj z sukralozy. To jest ten sam słodzik, więc powiedziałbym, że to naprawdę smakuje niemalże identycznie jak ten Red Bull, co nie? Co oznacza, że jest generalnie dobry, ale jeśli nie szukacie po puszkach specjalnie, to równie dobrze możecie kupić zwykłego tego Red Bulla. Także dla puszki, chociaż ta puszka też nie jest jakoś za specjalnie ładna, był to po prostu nowy wygląd Rockstara, no to samo znajdziecie w Red Bullu Sugar Free, więc te 18 zł ponad myślę, że nie są tego warte. Także tylko dla puszki, jeśli zbieracie puszki. I myślę, że to tyle będzie w tym odcinku. Jeśli wam się miło oglądało, to fajnie. Zachęcam do zostawienia oceny pozytywnej bądź negatywnej, jeśli wam się nie podobał. Ale pamiętajcie, fajnie byłoby, gdybyście zostawili rady w sprawie tych filmów, żebym mógł się z nich nauczyć i żeby wam się te filmy bardziej podobały i żebyście dali kiedyś ocenę pozytywną. Zachęcam też do dania subskrypcji temu kanałowi, bo więcej
więcej materiałów, które tworzę i walnięcia dzwona, żeby dostawać o tych filmach powiadomienia, ponieważ z tym YouTube ma różnie. Zapraszam na moje socjalne media, gdzie wrzucam rzeczy związane z kanałem i nie tylko. I myślę, że nie będę tutaj tego przeciągał, tak jak zawsze. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie tego filmu. To na tyle dzisiaj, także trzymajcie się. Do następnego razu i cześć!